Cześć! Witam was, moje drogie fany, w kolejnym odcinku LEGO City Undercover. Moi drodzy, ostatnio zapomnieliśmy puścić sobie intro, aż tak się zagramy w grę, więc zróbmy to teraz. Przestępcy nie mają żadnych szans, kiedy do akcji wchodzę ja, Klocko Grał, tajny agent Undercover. No, tak się wgrałem, że zapomniałem puścić intro, ale ostatnio zapomniałem puścić intro, a ilość inter musi się zgadzać, moi drodzy, to puśćmy je sobie jeszcze raz! Przestępcy nie mają żadnych szans, kiedy do akcji wchodzę ja, Klocko Grał, tajny agent Undercover. Myśleliście, że będę żartował z tym jeszcze raz? No nie, moi drodzy. Mówię, liczba wyświetleń inter musi się zgadzać, szczególnie tych śpiewanych interek, moi drodzy. No cóż, mam nadzieję, że śledziliście mnie w ostatnim czasie, a coraz bardziej, wbrew pozorom, tajny agent staje się złodziejem w tej grze. Oczywiście wszystko dlatego, że to jest, no, mam taką przynajmniej nadzieję, przykrywka. Aczkolwiek byłby to niezły twist fabularny, gdyby okazało się, że to nie jest przykrywka, moi drodzy. Dobra, myślałem, że był dźwięk, to myślałem, że będą nam czytali kolejne zadanie. Gra mimo wszystko na starcie lubi mi się przyciąć, no ale tu już jesteśmy przyzwyczajeni. Czekajcie, no chyba jednak nie będzie zadania, więc już buchnę sobie tylko te szybko dwa diamenciki i jedziemy dalej do naszej kariery przestępczej. Mimo tego, że jesteśmy przestępcą, nie mamy żadnych, czy staramy się być przestępcą, nie mamy żadnych problemów, by zaczynać misję na komisariacie. I prawda, nie boimy się, że ktoś nas, nie wiem, zacznie śledzić, cokolwiek, kapli się, że to jest przykrywka. Nie wiem, moi drodzy, dobra, odbieramy telefon. I think an animal got in and set the alarm off. Some sort of stubborn mule. Not again. This is why I told you not to store carrots in there, idiot! So don't worry. No one knows you're working for Vinny Pappalardo. Excellent. What? You looked at my records! Sorry, I couldn't help it. But wow, Vinny Pappalardo is one heck of a criminal. Maybe so, but unlike me, Vinny Pappalardo has quite a temper. What? I am very mild-mannered! You're fired! Also, he doesn't trust anyone. Not since Mo, his right-hand man, got arrested. Vinny would probably be really grateful to anyone who could help with that. Oh, yes. You could just steal a prison truck and then pick him up outside the courthouse where he's being sentenced today. Wait a minute. You're not thinking about joining his crew, are you? You're my driver! Not for much longer. If I can get Mo out of jail, no, that could be my way into Vinny's gang and get me one step closer to Rex. Czemu ja z tego wszedłem? Wyłącz mi to, wyłącz mi to! Hey, drodzy, what you need? Jeszcze jeden telefon? What can you tell me about Vinny Pappalardo's right-hand man? Mo DeLuca? He's not actually a criminal, he's just Vinny's cousin. So why is he being sentenced? Let me check. Wow! 412 unpaid parking violations. Parking tickets. So, I suppose it won't really matter if he doesn't go to jail. What are you up to, Chase? Chan is working for Vinny, and I'm pretty sure Vinny is working for Rex. But to get in with Vinny, I'll need him to trust me. By busting out Mo DeLuca? That doesn't sound very by the book. It's the only lead I've got. Does the department have a prison transport truck I can borrow? Maybe. Try Chuck. He's outside the back of the station. I'll tell him you're coming. Dobrze, moi drodzy, cóż, mam nadzieję, że nie patrzyliście jak gram, tylko patrzyliście na te napisy, ponieważ ja specjalnie też czytam napisy, natomiast chodzę sobie tak ślepo zbierając te monetki, prawda, po to, by być bogatszym, bo pieniądze zawsze się przydadzą. Natomiast specjalnie nie gadam, bo czasem zwracacie uwagę, ej, nie gadaj tyle na filmach i tak dalej, w związku z tym, moi drodzy, nie gadam specjalnie już na filmach, jak coś czytają, czy mówią cokolwiek. Mam też nadzieję, że wyczytacie sobie te wszystkie napisy. Natomiast cóż, moi drodzy, idziemy teraz na tył, no musimy tu wspólnika. No jest ciężka sprawa, moi drodzy, no musimy się dostać, prawda, do tego Chena, musimy go gdzieś tam dojechać, jak to mówi dzisiejsza młodzież. No i cóż, zaczynamy. Mamy dostać specjalny transporter policyjny. Okej, i mamy motor, tylko czy mamy wybór? No, musimy mieć transporter, więc no kurde, powinniśmy dostać transporter. Okej, dawaj. Great. So do you have a prison transport I can use? I sure do. Dokładnie, więzienny transporter. I could get into a lot of trouble from lending it out. Then maybe there's something nie I could... wpadniesz, bo to jest oficjalna misja, nawet jak jestem przebrany z złodzieja. Dobra, nie gadam.
Okej. Okej, dobra, moi drodzy. Musimy oczywiście, jak w każdym porządnym oczywiście RPG-u, wykonać najpierw jakąś misję poboczną, on dopiero wtedy da mi autko. No i tak bywa. Dobra, teraz brakuje kółeczka. Musimy załatwić kółeczko temu motorkowi. Mhm, a nawet dwa kółeczka, co gorsze. Skąd ja się dwa kółka wezmę? Czy one mogą być schowane tak daleko? Wątpię, ale pieniążki każą mi tu biec. Zdobywanie pieniążków każe mi tu biec. No tu coś mamy, może wyłowimy oponę z wody, bo tak bym zgadywał, nie? Czy to będzie jednak mini gra, czy... Dobra, co to będzie? Co to będzie, moi drodzy? Aha, czy to będzie HJK? Wątpię. Ale co mam... No okej, wyszedłem z tego. Nie wiem, co mam wciskać, moi drodzy, bo nie mam żadnej literki do wciskania. Za komisariatem się rozejrzyj. No dobra, ale... Ale co mam robić? Aha, dobra, to musiało spać i ja teraz muszę kakakakakakakakować. Dobra, tak jest. Czyli dobrze, od początku myślałem. Tutaj była do zdobycia jedna oponka, czyli cóż, musimy zrobić kilometry i to dość niefajne kilometry, bo spójrzcie, jak wolno idziemy z tą oponą, no przez to macie z minutę dłuższy level, a przypuszczam, że druga opona wcale bliżej nie będzie. Swoją drogą zauważyliście to, nie zapytam też, czy zauważyliście to, że otwarłem sklep z klockami Lego, bo tak, otwarłem, jeżeli nie widzieliście, moi drodzy, no to na moim bazowym kanale możecie się dowiedzieć, wejdźcie na Klockozaur i tam macie informację o tym, że Klockozaur otwarł swój własny sklep z klockami Lego i tak jest, z tego będę żył. Natomiast nie to było pytanie, natomiast nie powiedzieć, zauważyliście, że głos się poprawił w filmie. Tak jest, przez jakieś... Wiecie, to miała być chwila, jak kupiłem nowy mikrofon. Miało być chwilę, jak będzie fajny dźwięk. A coś mi tam nie szło. No te ustawienia zmieniałem, ale wiecie, jak już rozegrałem 40-minutowy gameplay, to było po prostu mi szkoda tego anulować, więc rzucałem się niestety z tym słabym dźwiękiem. No wiem, słabo to wychodziło, natomiast moi drodzy, no nie chciało mi się drugi raz skręcić, tym bardziej, że wszystko się tam pozapisywało i tak dalej. Było już po ptokach przysłowiowych, tak? Wszystko już było zapisane, no nie mielibyście tego levelu, nie chciałem się tak bawić. Oczywiście, jako pro gamer powinienem najpierw przetestować ten dźwięk, a dopiero później się bawić w rzucanie filmów. Oczywiście, nic mnie tak by nie tłumaczy, natomiast no wydaje mi się, że dźwięk został naprawiony. Ja to słyszę przy renderowaniu filmików przede wszystkim. Dźwięk został naprawiony, także moi drodzy, napiszcie mi, czy wy też widzicie tą poprawę. Ona już była we wczorajszym filmiku w DC Super Złoczyńcy, oczywiście. Oczywiście, nie tak oczywiście w sumie, no ale mimo wszystko była w DC Super Złoczyńcy. Napiszcie mi więc proszę, czy wy widzicie, mówię, tą różnicę. Czy wy widzicie tą różnicę w dźwięku? Mam nadzieję, że tak, bo to już chyba jest ostateczne, co mogę zrobić. Ostateczne chyba, co mogę zrobić. To jest chyba nie pod oponę, nie? To chyba nie jest pod oponę, moi drodzy, czekajcie. No co jest? Aha, bo nie może być policjantem teraz? Nie może być, dobra. Bo chyba, że to nie jest pod oponę, to mi się zdenerwował trochę. Bo tracę tu swój i wasz czas, a przecież na maksowanko tej gry przyjdzie czas, przyjdzie, moi drodzy. Tak jak na maksowanko innych gier, no bo teraz właściwie więcej na kanale maksujemy niż nie maksujemy. Lada chwila też oficjalnie ruszy kolejna nowa gra. Aj, tylko pieniążek. Kolejna nowa gra na chwilę ruszy. Dobra, tu muszę coś mieć, ale nie wiem co jeszcze. No szukamy więc kół, moi drodzy, w takim razie nie tracimy tu czasu na pierdoły. Co mi to da? To jest chyba płynięcie statkiem, to nie chcemy płynąć statkiem. Zmień się w złodzieja. Włam się tu i mam nadzieję, że się włamuję tu po oponę. Nie, żeby odblokować pewną postać. Pucza Puttersona. Cokolwiek on jest, cokolwiek on daje. Mamy, moi drodzy, w swojej kolekcji Pucza Puttersona. Pucz Putterson, czy Pucz Putterson jest handlarzem opon? Wątpię. Szukamy więc drugiej opony cały czas. Nie wiem czemu, moi drodzy, zacząłem w realnym życiu czuć jedzenie. Nie mam prawa czuć jedzenia. Bo nie ma nikogo w domu, jestem sam. Hajs. No i cóż, Pucz Putterson ma widocznie innego znajomego tuskowanego. Oj, jest fajny klocek u góry, widzimy. Ale cóż, no wygląda na to, że jakby bardziej tu maksuję niż zdobywam te opony, a tu przecież nie o to kurde chodziło, tak? W tej rozgrywce, nie o to chodziło. Druga opona, czy ktoś widział drugie oponę? Gdzieś, może tu? No nie widzę, tutaj... Ale fajnie jest być włamywaczem, nie? Szczególnie na terenie komisariatu, włamuje się normalnie... No jest tu opona u góry, właśnie o to mi chodziło, moi drodzy. Coś tu jednak muszę uruchomić, w jakiś sposób. Aha. Bo tam u góry jest opona, dobra. I mamy skok do góry. I jest oponka, moi drodzy. Bierzemy oponkę, ta na szczęście jest bliżej.
Mówię, nie to, żeby złodziej, wiecie, na terenie policji się rozbijał, rozwalał i tak dalej, a policja nie reaguje, tylko robi dalej pajacyki. Olać. Dobra, moi drodzy, niech szukamy w grzech LEGO jakiejś mega dużej logiki, pamiętajcie o tym. Jesteśmy tu dla fanu, tak jak wy jesteście dla fanu, pośmiać się, pozobaczyć jak ja gram, jak często mi nie idzie. Zostawić subika, o, zostawić lajkika, lowkika, lajkika, zostawcie co chcecie, moi drodzy. Nie gadam, bo teraz on będzie gadał. Nie żartuj. Będzie pewnie jakaś minimisja. Okej, trudno. Sztuczne przedłużanie niech będzie. Niech będzie, moi drodzy, trudno. Mamy czas, znaczy mam nadzieję, żeby przynajmniej mamy czas. Mamy wyścig, moi drodzy, wyścig, normalnie troszkę, ale trudno. Jak, wow, ale szalony jeździ, moi drodzy, jeździ jak szalony. Mamy tam strzałeczki pomagające mi, gdzie mam jechać na następną stronę. Wyścigi niczym właśnie w Jurassic Parku na maksowanku, nie? Mam nadzieję, że oglądacie wszystkie moje gameplaye, wszystkie moje gry. No oczywiście zrozumiem, jeśli nie, bo nie każdy chce oglądać wszystkie gry, tak, jak istnieje na świecie. Okej, no właśnie chciałem sprawdzić, czy Manicro. No i dobrze, bo to jest kurde na czas. Więc nie wiem, czy oglądacie wszystkie moje gameplaye, jeżeli oglądacie wszystkie, to macie mój maksymalny szacunek. Ajajajaj, dobra, na szczęście tu jakkolwiek wlecimy na to, od razu prostuje. Jo, ale kurde gnamy, moi drodzy. Nie iść na czołówkę, szczególnie z policją, szczególnie w stroju złodzieja. No łatwo, kurde. Dobra, już opanowałem w miarę sterowanie tym wozem. Dobra, co tu będzie? Aj, tam była rampa chyba, tam była chyba rampa do wyskoku, moi drodzy, a my ją pominęliśmy. Chociaż nie wiem, czy była rampa, ale kurde, czy my ją mieliśmy skoczyć? Nie jestem taki pewny do końca, bo wtedy byśmy mieli chyba problemy tu wjechać. Dawaj, Niterko, dawaj, zrobimy rekord trasy. Dawaj, Klocko, grał, dawaj. Jeszcze monetki zdobędziemy po drodze, moi drodzy. Monetki zawsze się dadzą. Tutaj, jak wiecie, bo kurde, no kupowania to tu jest trochę. Jest trochę tutaj kupowania, jest też trochę przedłużania właśnie takiej sztucznej gry. No kurde, ta gra, mimo tego jest fajna i jest też długa, bo wy mi na to mówicie, ej, ta gra jest długa. No to nawet tego nie musimy mówić, nie? Ja to wiem po prostu. Bo to widać, że jest długa, ale kurde, no lubi się tam jeszcze wydłużyć, nie? Ej, przejechałem, dobra, przejechałem. Okej, dobra, skróciki. Nie patrzymy na to, że ludzi rozjeżdżamy. Olać rozjeżdżanych ludzi, moi drodzy, piękne koło. Minuta 20, hey, powinienem za to dostać jeszcze jakiś bonus, nie sądzicie? Chociaż bonus w postaci waszego subika. Nawet nic nie odpadło, bo jechałem bezpiecznie. Odblokowano wyjście. Wyzwania czasowe. Dopiero teraz je odblokowałem, moi drodzy. No cóż, w Jurassic Worldzie też często biorę udział w wyścigach. Jurassic World zostało mi tam tylko dwa maksowanka, moi drodzy. Ależ tam fura, kurde, widzieliście, stała. Ależ fura stała. No kurczę, aż szkoda, że nie mam czasu się jej przyjrzeć, ponieważ no cóż, muszę wykonać misję. A może później, jeżeli level będzie na tyle krótki, chociaż nie będzie, bo już 13 minut jeszcze właściwie misji nie zaczęliśmy. No, prawie. No to kurde, raczej krótka to ona nie będzie. Już zahaczyłem. Oczywiście jedziemy, by zdobywać pieniążki po drodze i przejeżdżać ludzi. Kurde, sam się uszkodzę, nim w ogóle wyjadę stąd. Na szczęście chyba teraz jeszcze samochód się nie uszkadza, przynajmniej nie traci tych serdusek, nie? O tyle spoko. Hajsu też... straciłem serduszko, jednak, moi drodzy, da się stracić serduszko w trakcie jazdy, da się. No da się. I ten wóz również ma nitro. No i dobrze, i kurde, wiecie, nie to, żebym właśnie jechał taką paką po złodziei, a właśnie rozwaliłem sobie pakę. Nie to, żeby każdy złodziej musiał się gdzieś stąd sobie wyjść, prawda? Pamiętajcie, nie szukamy w grach tego logiki, bo byśmy tutaj zwariowali, moi drodzy. Jeżeli szukacie logiki, zagrajcie sobie jeszcze raz, to powiem, bo mówiłem to już ostatnio przy tutaj, znaczy mówiłem o tym, że logika, ale mówiłem o grze Science Row. Tam jest logiki na 302. Migam okiem właśnie, że to taki trollolo trochę z tą logiką, moi drodzy. Mam nadzieję, że graliście w Science Row, jeżeli graliście, no dajcie mi znać w komentarzu koniecznie, no bo jesteście moimi tymi super ziomkami, bo ja uwielbiam, ta gra z moim top 3 absolutnie najlepszych gier, ale by była sztuczka mundurowa. Top 3 najlepszych gier, więc kurde, no fajnie chciałbym usłyszeć o waszym na przykład ulubionym momencie z Science Row. No czuję, że mielibyśmy znacznie więcej wtedy tematów do pogadania. Kurde, może w ogóle jakąś grupę utworzę, nie? Gdzie będziemy sobie mogli gadać o grach? Kurde!
Może to jest niegłupi pomysł, jakieś Discordy czy coś, ja się tym w ogóle nie znam, ale wy się na tym znacie. Byście im podpowiedzieli, moi drodzy, jakąś grupę, gdzie na przykład raz w tygodniu moglibyśmy się spotkać i porozmawiać sobie na tego grach. Kurde, fajny pomysł, nie? Całkiem zacny pomysł. Piszcie mi, jak to wygląda w ogóle w realizacji, bo wy się na tym znacie, jakieś Discordy, czy tam w ogóle można gadać. Gdzie jakąś fajną grupkę można by było utworzyć, żebyśmy się dzieli na przykład mówię, raz w tygodniu, we wtorki o 16:00. Nie mówię tu o live'ie. Nie, chociaż może też jest fajny pomysł, ale kurde, nie chcę tego kanału śmiecić live'ami takimi. A nie chcę kolejnego kanału też otwarzać oczywiście. Nie wiem, ale jakaś grupka, gdzie można siąść na spółkę, trzeba tak popisać. Jak dla mnie, moi drodzy, jak złoto. Piszcie mi, co o tym sądzicie. My tymczasem dojeżdżamy już na misję. Jeszcze prawie się tak uszkodziłem. Dawaj, dobra, misja jest, misja dobije. Misja, filmik. I can do this sentence standing on my head. Thanks to my circus trainers. There's the paperwork. We won't be seeing Mo DeLuca back on the street for at least 8 years. Thanks to the park. Naprawili nam wóz chyba. Another job done and the final day of my 36 year long career finished. And all without a single blemish. To pewnie zajmiemy. Hey Pat, I'm here from Mo DeLuca. Okej. Pięknie to załatwili, moi drodzy, nie sądzicie? A jeszcze ptak mu nas na głowę narobił. Dobra, moi drodzy, Bastion, co to jest Bastion, nie wiem. A widzisz, a ja cię radę ratować. So we can go somewhere else if you like. What? Oh man, I know Vinny come through for me. What's your name, kid? Chase. Don't know ya? Don't care. Take me to the usual hideout. Actually, I work for Chen Chuang, but I'm sick of it. I arranged this escape because I want to work for a real criminal. Haha! Shows you got guts, Chase. Cedar Street. That's where the hideout is. Looks like they're figuring out what I'm up to. This might get bumpy. If it gets me out of an 8-year stretch, you can make it as bumpy as you like. Właśnie się, moi drodzy, jako wstępnie przyznałem, że to wszystko dla ściemy. Jak pojechałem źle, aż to czytają, moi drodzy, no trudno bywa. A dziwi mnie troszkę to, że mnie... Nie, ściga mnie policja, dobra, właśnie miałem mówić, że dziwi mnie trochę to, że oni się kapli, że kurde, ja go porwałem. A mimo to, że mnie nie ścigają. Dziwi mnie z drugiej strony też to, no bo oni wiedzą, że to wszystko jest przykrywka i tak dalej. No chyba, że jestem aż tak bardzo, moi drodzy, undercover, że to wiecie. Chyba, że jestem aż tak mocno undercover, no w sumie z drugiej strony to też wiecie, wiarygodnienie takiej historii, nie? Że kurde, jednak mnie ściga ta policja. Dalej, dobry czas. Aj! I can't believe dobra, moi drodzy, bo to chwilę tu gadają po prostu i... O. Just because of some parking tickets. I mean, sure. I should have hired a lawyer instead of defending myself. And yes, I did tell the judge he was stupid. But 8 years! We're getting close. So, do you really want to jump ship to Vinny's crew? Yeah. Huh. I might be able to swing something. I mean, you're good with me, kid. But Vinny... He's another case altogether. You're gonna have to do something really special to get in with him. Whatever it takes, Mr. DeLuca. Bo najgorzej jak się jedzie i się czyta, bo właśnie bardzo łatwo to zahaczyć i tak dalej. Moi drodzy, ta policja mnie tak ściga trochę jakby nie chciała ścigać, bo wszyscy nadjechali przede mną. Ale może to chodzi o to, że to jest jak wiecie, w Gwiezdnych Wojnach. Też była jakaś taka teoria, że dlatego stumowcy nie chcieli trafiać w starych filmach, bo mieli nie trafiać, mieli nie zabijać Luka i tak dalej. Ja teraz prawie przejechałem policjanta i też się nic nie stało. No dobra, moi drodzy, jedźmy. Puf, jeszcze monetka zgarnięta. Okej, okay, będzie kolejny filmik. Thanks. Dobra, wyszedł. Są zbiry Chena. We was just formulating a plan to bust you out of Albatross for Vinny. Too late. A widzisz, a macie mnie. Now get rid of that truck. Thanks, Chase. I'll be in touch. I'm be in touch, moi drodzy, be in touch. Odbiliśmy ziomka z więzienia. Subcio, subcio, fajnie. Okej, tu ktoś jeszcze rozjechał pod koniec. Dobrze, moi drodzy. I should get a juice.
I co teraz? Co teraz, moi drodzy? Trwa zapisywanie, okej. Okay. Odbiliśmy ziomka z więzienia. Aha, jest telefon. Hey, Chase. Ten? I think I found your inn with my cousin Vinny. That was fast. What is it? My brother-in-law works at the airport. Said they got some shipment of fancy high-tech gizmos in from a security company out east. I know for a fact that Vinny would really like to get his hands on them. And how do I get my hands on them in the first place? Ah. Okay. I don't usually like to do jobs myself, but you did me a real solid back at the courthouse. So I'll help you out. This once. Meet me in a car park south of the airport. I'll get right over there. Dobra, my uratowaliśmy ziomeczka i teraz musimy jechać, będziemy zwijać pewien wartościowy towar, moi drodzy. Więc kradniemy tą limuzynę. Jedziemy zwinąć pewien wartościowy towar. Wzięliśmy najbardziej chyba... Nie, to całkiem spoko jeździ. Zwiniemy towar, w tym momencie to jest towar, który chce... nie Chase, przepraszam, my jesteśmy Chase. Który chce Chen. I tym towarem wkupimy się również w jego łaski. Tym towarem wkupimy się w łaski Chena, właśnie zostaniemy wtedy przestępcami i tak dalej. Jeszcze bardziej i to undercover będzie, wiecie, 100% undercover może wtedy rozgryzę Chase'a. Nie zapominajmy, że celem nad Genem oczywiście jest dopadnięcie Rexa Fury'ego. Rex Fury jest głównym złolem, a ten Chen to jakaś tylko płoteczka po drodze, moi drodzy. Płoteczka po drodze, dobra, mamy tu. Ten pojazd jest zły, więc kurde, wychodzimy z niego. Ten jest piękny, uż, ale bym takim autkiem pojeździł, moi drodzy, w sensie z prawdziwego Lego. Dobra, ale kolejny filmik, moi drodzy. Dziś ten film będzie filmikami stał chyba. I hope I didn't keep you waiting. Dobra, jedzie. This car is for you. Nie, sekundę. It belongs to my brother, who I don't get on with. So feel free to damage it. Don't worry. With my driving, that's a guarantee. Mogę go rozbijać, jak chcę. And that's the truck you gotta stop. Get in the car. Great. Now floor it. Okej, moi drodzy. Tą ciężarówkę mam zatrzymać, tamtą. Ona ma ten chyba specjalny towar, tak? Jak ja mam ją zatrzymać? Kurde! Ktoś mi powiedział, że mogę się rozbijać, bo to jest auto brata, którego nie lubi. Swojego, czy jego brata, chyba nie mojego. W sumie to było też ciekawe. Ajajaj, moi drodzy, kurde, to auto za bardzo skręca. Ajajaj, aż patrzcie, jak mnie przyspilił, kurde! Aha, dobra. Dawaj, gościa. Okej. Nice driving, Chase. Mamy towar. I think you're gonna be a real asset to the crew. Now get the truck to Vinny's restaurant. He might not know you, but trust me, that shipment will smooth it over nicely. Zbyt zwrotna jest, kurde. I've been speaking with the mayor's office. Na szczęście, bo mi kusiło. You can do whatever you need to and charge any costs to the department, whatever it takes to catch Rex Fury. Your timing couldn't be better. Od policji. I just took a delivery truck without permission. Don't worry, I already started a tab for you after Frank told me about the car you took for Chan. Frank actually passed that on? I'm impressed. Well, he was gonna try asking Santa, but he checked with. Me first. I think he's starting to learn from his mistakes. I kind of feel proud of him. I'll keep you updated if I have to take anything else, Ellie. Najgorsze właśnie to czytanie, nie? Bo się jedzie, kurde, trzeba czytać, a trzeba też grać, trzeba też jechać. I kurde, później człowiek albo w coś wierza, rozwala się, albo nie wiadomo, co się tutaj dzieje, prawda? No i macie tego efekt. I najgorzej jeszcze, jak jest właśnie gra po angielsku... Czy on mnie właśnie ścigał? Tak, on mnie właśnie ścigał. Widzieliście to? Cofaj się. Kurde. Co? Ej, nie! Czemu mi chciał porzucić misję, kurde? No chciałem wjechać tyłem jak pro. W prawdziwym życiu również nieraz jeździłem przyczepką. Myślałem, że zrobię to jak pro. A tu kurde się nie udało. Dobra, kolejny filmik! Woo! Będzie, moi drodzy, kolejny filmik. Vinny Papalardo ran the biggest gang in Lego City. And now he wanted to see me. His ice cream parlor was a gathering place for local hoodlums. There was Tony one time.
So-called because he said everything once. Hey! Polly blindfolds? No, tell him I can't see him today. Lucky Pete. Świetny w ogóle filmik. Good to see you. Dobrze się widzieć. Hey, I found a penny. Ten to ma szczęście. The crayfish twins. Sorry, wrong table. And Mikey spoilers. Check it out. When you get to the space center, you can knock down a planet from the ceiling to get a secret item. Co? Tajemnica gangsterska. Okej. Okay. Fajny w ogóle filmik, fajne przedstawienie z Wall-E, nie? Piękne przedstawienie z Wall-E, w ogóle świetny filmik. Normalnie kurczę jest im... A! So what? I amuse you? You think I'm here to make you laugh? You think I'm funny? Funny how? I'm sorry, boss. I didn't get mean to... Get out of here and unload that truck! Hey, you must be Chase. Okay. You come highly recommended. I won't forget what you did for my cousin. Oh, ignore the clothes, kid. It's my boy's birthday. I wanted to get my nice surprise, you know? I've been looking forward to getting my hands on the stuff you got me for some time. They're called color guns, and they're of particular benefit to the less than legitimate fraternity. You know, us guys. Now, I need someone to see if these things really work by stealing the Bell Pepper Emerald from the Lego City Bank in downtown. You want to put one through its paces? Well, I've come this far. That's right. And don't worry about how to use it. I'll have a read through these instructions and phone them through to you. Good luck, Chasey. Dobra, moi drodzy, no my oczywiście brniemy dalej w te misje, brniemy dalej w te przekręty, brniemy dalej w te wałki i w to złodziejstwo i to GTA-stostwo, żeby być w tej mafii, żeby się wkręcić w struktury, moi drodzy. Się nic nie zmienia, mam nadzieję, że to czytaliście. Mamas i Pardos. Okej, okay, odblokowaliśmy skrówę barwiącą. I super, moi drodzy. No i cóż, i to już jest chyba na kolejny epizod. To już jest chyba na kolejną część, moi drodzy. Więc dziś tutaj będziemy sobie kończyć. No i widzimy się w kolejnym odcinku, bo ten już był dosyć długi. Uratowaliśmy jednego gościa, drugiego. Misję zrobiliśmy i tak dalej. Kończymy, pa! Ellie, I'll have another thing for the tab.